Witajcie ponownie. Zmywarka naprawiona. Naprawiona dzięki trzem osobom. Jak już wcześniej może oglądaliście filmik, tam przedstawiłem dokładny problem. Cały czas chodziła pompa, ta od wypompowywania brudnej wody. Oprócz tego zaświecił się kranik, że niby zmywarka nie ma dojścia do wody czystej z sieci. Także dziwnym trafem dwa problemy. Więc najpierw wykonałem telefon do brata, a oprócz tego to się stało podczas pracy zmywarki. Ja ją otworzyłem i od razu zauważyłem, że rzeczywiście był bardzo wysoki poziom wody. Bo nieraz otwierałem zmywarkę w trakcie mycia, ale nigdy nie był aż tak wysokiego poziomu. Ten poziom był tutaj wyżej jak ten plastik, tu to załamanie. Więc najpierw wykonałem telefon do brata, który poradził mi, żebym sprawdził wirnik na pompie, brudny właśnie, czy czasem nie jest chwycony. I to był strzał, pierwszy strzał w dziesiątkę, rzeczywiście wirnik był chwycony. Tak więc wyciągamy tutaj filtr, przy okazji tam myjemy, opróżniamy tą wodę, która tam jest. Ja tą wodę tu sobie opróżniłem i słuchajcie, tutaj z lewej strony zmywarki, pod tym czarnym plastikiem, pod tą czarną zaślepką, jest dojście do wirnika. I ja to wyciągnąłem, teraz to zrobię ponownie. Tu od góry podważamy i wyciągamy. O. Takie coś, taka zaślepka. I widać wirnik. I należy wsadzić palca, popatrzeć, czy on się po prostu obraca. I ja wtedy wsadziłem palca, rzeczywiście nie mogłem go obrócić. Po prostu coś świeciło wirnik, mimo filtra i tak dalej tutaj, prawda? Czasami się zdarzy, że wpadnie jakaś pestka czy coś. I co się stało? Drzwiczki były otwarte, ja obróciłem wirnik i w tym momencie ten wirnik się, jak tylko obróciłem, włączył. Prawie, że mi tu palca uszkodził, co już było bardzo podejrzane dla mnie, jakim prawem wirnik się włączył podczas otwartych drzwiczek. No i potem rzuciłem problem na elektrodę, bo nie mogłem sobie poradzić, gdyż pompa zaczęła działać, pięknie wypompowywała już wodę, no ale pojawił się cały czas ten kranik, czyli brak dostępu do wody czystej. I tu podziękowania dla kolegi Hapa Cabra z elektrody. On od razu dał diagnozę prawidłową i rzeczywiście taka musiała być sekwencja. Czyli najpierw ten wirnik się lekko przyblokował, pompa na brudnej wodzie nie działała podczas mycia, zmywarka sobie dolewała cały czas wodę, a starą nie opróżniała, w związku z tym zwiększył się poziom wody, nastąpił przeciek prawdopodobnie tu przez uszczelkę. No i kolega powiedział, że pewnie jest woda na dolnej tacce. Zasugerował, żeby po prostu wyciągnąć zmywarkę, lekko ją przechylić do tyłu, woda się wyleje, choć w moim przypadku się nic albo mało co wylało, nie zauważyłem generalnie, choć ściągnąłem też ten boczek, tak jak sugerował kolega, i podświeciłem latareczką, tam wszystko było suche. Tak więc tu już się troszeczkę poddałem, nie wiedząc co robić, gdyż druga rzecz zrobiona, a zmywarka dalej nie działała. Dalej był ten sam błąd, czyli brak, świecący się kranik, brak dopływu wody. No i wtedy rzuciłem filmik na YouTube'a jeszcze właśnie i podziękowania dla kolegi Babinicz na Litwie, który zasugerował, żeby jeszcze sprawdzić grzybek. I rzeczywiście jest tu grzybek, który się unosi. O, widzicie co się dzieje? Czyli ten grzybek, gdy zwiększy się poziom wody, on się unosi i to jest zabezpieczenie dla zmywarki, że jest zbyt wysoki poziom wody. I to jest właśnie ten problem. Widzicie, drzwiczki są otworzone, ja podnoszę grzybek i pompa od razu się włączy. I to był mój problem. Pompa działała, a grzybek się uniósł od nadmiaru wody i po prostu nie wrócił. Coś go przyblokowało. Tyle, słuchajcie, to był cały problem. Czyli dwa problemy. Po pierwsze, chwycony wirnik i stąd nadmiar wody, a potem grzybek się przyblokował.
Więc naprawa, jak widać, banalna. Każdy sobie by z tym poradził. Dzięki serdeczne jeszcze.